Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Forza Horizon 2. No i dzisiaj mamy dosyć sporo roboty, bo trzeba by było tak, po pierwsze rozegrać sobie te zawody specjalne. Tutaj mamy zaginiony kolejny samochód i bodajże gdzieś tutaj tak samo jest kolejny. Czy się mylę? Nie, jednak tutaj, a nie, no tu jest kolejny, więc jak widzicie dwa auta zaginione zostaną do odnalezienia. Oraz też przy okazji chciałbym wykonać sobie kilka list życzeń, więc też nad tym się tutaj skupimy. A więc pierwsze co zrobimy, to jedziemy tym miniaczem właśnie na zawody specjalne. Zobaczymy co, jakie tutaj auto będziemy mogli sobie potestować, bo jestem tylko ciekaw. Będziemy pewnie mierzyli się z jakimś naprawdę dosyć dużych rozmiarów samolotem. Z tego co tutaj zauważyłem na miniaturce. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jestem w sumie bardzo ciekaw, dlatego też w sumie te pierwsze zawody chciałbym sobie tutaj rozegrać. Kurczę, ale ten miniacz naprawdę. Kurczę, każdy zakręt chciałbym bokiem pokonywać. Dobra, chyba tutaj na skróty mogę jakoś jechać, dokładnie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Co to będzie? Warunki już widać, że są ciężkie. Pokonaj samolot transportowy. A, i mamy Jaguara. No fajnie, fajnie to wygląda, podoba mi się. Ale mamy kolosa nad sobą, coś czuję. Że obydwaj musicie zaliczyć wszystkie punkty. A ta maszyna ma wielki promień skrętu. Powiem wam, że jak będzie przylatywał nade mną takich rozmiarów samolot, to naprawdę może być tutaj ciężko w różnych miejscach te auto utrzymać w prowadzeniu. Gdzieś leci, leci nade mną, dobra. I też zobaczymy przy okazji, czy faktycznie jest tak, jak mówiłem wam, że większość tych zawodów specjalnych udało mi się wygrywać o, nie wiem, sekundę, dwie sekundy. Nie jestem ciekawy, że tak specjalnie jest to stworzone, czy jak. No mówiłem wam w sumie, no widziałem youtuberów zagranicznych, którzy grali w Forza Horizon właśnie i przegrywali z tymi też różnymi przeciwnikami w zawodach specjalnych, ale... O, czekajcie, bo widzę, że... A nie, on tutaj już był, masakra. Tu mam ładne tutaj, widzę, opóźnienie. Nawet powiem wam, nie spodziewałem się, że samolot transportowy może mieć taki... dobry tutaj... skręt, zobaczcie, naprawdę radzi sobie niesamowicie. Ja cisnę maksymalnie, no w ogóle właśnie nie hamuję tym autem i lipa. Dogonienie go jest troszeczkę problematyczne. Ale tak w sumie zawsze na tych pierwszych zawodach. O, już tutaj czuję, jak ciężko to auto utrzymać, ponieważ naprawdę jest blisko mnie. Tu może drogę skrócę. Ładnie. O tym wam właśnie już mówiłem, jeśli jest możliwość, to trzeba sobie wskazać. Szkoda tylko jedynie, że nie ma na tej mapce zaznaczonych punktów kontrolnych, gdzie one są, ponieważ też by to mi ułatwiało sprawdzanie sobie, gdzie faktycznie mogę sobie drogę skrócić, a gdzie nie. Tego mi tutaj brakuje. Więc widzicie, gdyby taka informacja była, było mi łatwiej. Ale tutaj bez wątpienia. Nie, kurde! Jest ogrodzenie. Myślałem, że to mogę tutaj zniszczyć. Aby to się nie odbiło na wyścigu, kurde. Tego się mogę tutaj
obawiać. Dobra, wjeżdżamy na jakąś kolejną. Też fajnie trasa jest stworzona, jak widzicie. Ajajaj. Kurde, jak jest naprawdę samolot nade mną, jest strasznie ciężko auto opanować, ponieważ mam te wibracje w padzie, które za wszelką cenę chcą po prostu sprawić, abym tutaj sobie nie mógł poradzić z autem. Oj, zepsułem, dobra, czekajcie, wrócimy. Jednak tak nie mogę jechać, muszę jechać tutaj na prawo bardziej, na drogę. No, teraz widzę, że może na tej ostatniej prostej będę miał większe szanse. Odpalimy może tą kamerę, abyście zobaczyli, jak to auto wygląda. No mówię, jak jadę w jakichś zawodach pokazowych samochodem, no to już nie będę potem go kupował, tak? Też w sumie nawet to auto dostaję za friko, więc potem no już... Mówię, jest tyle aut w grze, że ciężko by mi było wszystkie wam pokazać, dlatego też niektóre auta będę pokazywał tylko w liście życzeń, niektóre auto będą pokazywał tylko właśnie w zawodach specjalnych. Jest już lipa chyba, nie ma szans na to, żebym wygrał, coś tak czuję. Chociaż on jeszcze musi wylądować, a ja mogę tutaj ciśnij dalej! A właśnie, on musi wylądować, czy nie musi wylądować? Czy się uda to naprawdę milimetry i znowu to samo? Dokładnie, jest pierwsze miejsce. Ale naprawdę, to były milimetry, zobaczcie. Przyznam się, że nie dawałem ci cienia szansy, ale goniłeś za nim jako opętany. Mówię, nie mam pojęcia, czy po prostu to jest z góry tak zaplanowane, żebym ten tylko tą jedną sekundę wygrał te wyścigi. Dobra, to wszystko na tych mistrzostwach. Spotkamy się z powrotem na placu Massena w Nicei, gdy będziecie gotowi ruszać dalej. Dobra, jeszcze gotowy nie jestem. Wezmę sobie tutaj, zaznaczę ten teren i pojedziemy tym miniaczem sobie. A, szkoda, że pada. Tym miniaczem sobie pojedziemy na odnajdywanie samochodu zaginionego. Tam też przy okazji widziałem, że była gdzieś możliwość w ogóle rozegrania kolejnej listy życzeń. A ona też jest w takim fajnym miejscu dosyć, powiem wam, że tam aż chętnie was zabiorę, pokażę wam, jak to wszystko się prezentuje, bo to jest takie jakby... Zresztą zobaczycie. Mam nadzieję, że ten samochód uda mi się jak najszybciej znaleźć, żebym mógł tam właśnie was zabrać to w kolejne miejsce, pokazać wam, jak to wszystko wygląda, bo tam jeszcze... Ja tam byłem, na streamie byłem tam, byłem też tam w przypadku, kiedy to... Zbierałem różne billboardy, tak poza YouTube'em, ale jeśli chodzi o same filmiki na YouTube, to tam was jeszcze nigdy nie brałem. A to jest idealne miejsce na drift, na zabawę ze znajomymi, więc polecam. Jest też sporo kontenerów różnych i port, jakby to było, tak, można to powiedzieć chyba, tak nazwać to można. Kurczę, ja tego miniasza nie wziąłem wcześniej, naprawdę to auto jest niemalże idealne w tym tutaj, w tej grze. No i dobra, zaczynają się poszukiwania. Gdzie to może być? Przełączymy sobie może jakieś inne radio. Taki też dosyć dziwny teren jest, jak widzicie. Nie ma żadnych budynków, nic, tylko mamy drogę. I to na większości tej obszaru właśnie ta droga się znajduje. No i w drzewo. Co odcinek musi być kraksa na drzewie. Tutaj nic niestety nie widzę, więc być może tam na pewno też nie uda mi się wjechać, więc tam też raczej nie ma szans na to, żeby tutaj coś znaleźć. Tu mamy ogrodzenie. O, ale mi też punktów przy okazji wpadło za drift. Będzie ponad 6000, jak widzicie. No ale ja myślę, że tutaj chodzi nam szczególnie o to, abyśmy... tu jest ściana niewidoczna. Że to auto będzie pewnie jakimś tutaj, nie wiem, starym jakiejś... shopie, jakimś, nie wiem, czymś... O, dobra, mamy. Więc od razu wam pokażę, gdzie to jest, jakbyście sobie, nie wiem, sami nie mogli z tym poradzić. No tutaj, w takim jakby, powiedzmy, dołku na tym terenie. Dobra, mamy na szczęście, ale no kurczę, szukałem tego miejsca i nie mogłem tutaj na to trafić wcześniej, aż dziwię się. No ale na szczęście jest kolejne auto. Muszę lecieć, oddzwonię.
Naprawdę nie wiem, jak ty to robisz. Masz jakieś nadprzyrodzone zdolności? Pewnie jesteś dobry w grach. Człowieku, wiesz co to jest? Maserati Birdcage. Wyprodukowali ich tak gdzieś z 17. Super. Musimy odstawić go do warsztatu. Kurczę, no niesamowicie to wszystko wygląda, jeśli chodzi o te zaginione samochody. Aż chciałoby się, żeby było ich więcej, bo naprawdę dosyć szybko to nam idzie. Zajmę się remontem i zadzwonię do ciebie, kiedy auto będzie gotowe do odbioru. Dzięki za zlecenie mi tej roboty. Sama przyjemność po mojej stronie. A teraz korzystając z okazji, tak, tam mam zaginione samochód, ale nie. Najpierw sobie weźmiemy tutaj te zawody. Łatwe. To jest dosyć zadanie. Jakiegoś dojo tam mamy przy okazji do przetestowania, więc jadę tam, zobaczymy jak to miejsce wygląda, pokażę wam okolice, a potem sobie poszukamy kolejnego pojazdu. Też czekajcie, jak już tutaj jadę koło auta, to mogę sobie zrobić fotkę, aby zdobyć kolejnego tysiaka. Może tak jakoś w tle mojego auta. Oj, coś chcę na auta, a nie na... Dobra, taka może być fotka. Nie będę tego zapisywał, bo bez sensu to jest. I jedziemy dalej. Też cały czas zbieram kolejne perki, aby móc odblokować tą szybką podróż w obojętnie jakie... Czekajcie, bo są kolejne auta. Skorzystając z okazji, że akurat mam dwa na swojej drodze, to fotkę mogę zrobić. O, zobaczcie, mamy też to Lambo, o którym wam wcześniej mówiłem. Troszkę rozmazane, ale jest. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda. To Lambo tutaj. Bo naprawdę robi to wrażenie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. W sumie malowanie sobie auta mogę zmienić w każdej chwili, tak? Bo jak wiecie, Aventadora mam już. Więc malowanie w każdej chwili mogę sobie dokupić i dowolnie potem wybierać. Dobra, tego kolesia zostawimy w spokoju, nie będziemy robić mu fotki. To jest R8 z tego co widzę. A R8 też już widzieliście, pokazywałem na kanale cały odcinek. Miałem okazję zagrać. Czekaj, tylko sobie sprawdzę, ile mam tych już tutaj 3, tak? 3 zalety mam. Jestem w stanie coś w ogóle zrobić. Czy nie bardzo? 5 potrzebuję, tak? 5, dobra. No to trudno. Trzeba zbierać dalej. A my jedziemy właśnie w miejsce, które jest poniżej. A kurczę, chciałem bokiem sobie wejść ten zakręt, nie zobaczyłem tylko kolesia w ogóle tutaj jedzie. Dość, też mamy tutaj w okolicy, właśnie to jest to miejsce tam, widzicie teraz, po którym mieliście okazję zobaczyć to z boku. Jest też sporo tutaj takich statków wielkich. Dobra, skrócę sobie drogę, żeby tam nie musieć jechać przez całe tutaj... przez cały obszar. To chyba jakaś latarnia jest, jak widzicie, a my jedziemy tam, gdzie jest zaznaczony ten nasz cel. Tam są takie właśnie, nie wiem, powiedzieć to magazyny, pełno kontenerów, tam też było kilka billboardów do zebrania. I właśnie powiem wam, że byłem w tamtej okolicy, ja wam już o tym mówiłem, że udało mi się raz zdobyć 110 tysięcy tych kredytów. I właśnie to mi się udało w tej miejscówce. Też mamy różne skocznie, jak widzicie, więc zakładam, że challenge tutaj będzie związany ściśle z jakimiś zabawami, jakimiś skokami, czy też nabijaniami jakimiś punktów, ale challenge jest dosyć łatwy z tego, co gra nas informowała, więc trudno nie powinno być. Ale zobaczcie, to miejsce jest no idealne na zabawę w drift, na jakieś szaleństwo ze znajomymi, więc takich miejsc nie brakuje w Forza Horizon 2. Ja wam pokazywałem wcześniej już też lotnisko, pokazywałem wam inne miejscówki podobne i naprawdę było sporo miejsc do fajnej zabawy. Dobra, bierzemy to auto i śmigamy. Dodge Dart. Co mam zrobić? Aha, 15. A, to auto się dziwnie prowadzi, masakra. Trzeba sobie po prostu poskakać. Może pokażę wam to auto ze środka. No, widać, że to auto... Czekajcie, bo...
No ja mówiłem, ja tych aut nie potrafię prowadzić. Naprawdę przy takiej mocy ciężko mi się to auto prowadzi. Mamy wykonać 15 po prostu jakichś takich manewrów, skoków. Więc to też jakoś specjalnie trudne, jak tutaj sama gra nam powiedziała, nie jest. Chyba ta kamera będzie lepsza. To auto ma taką moc, że ono pali gumę dosłownie, kiedy ja nie muszę nic totalnie robić. A czekajcie, trzeba się sprężyć, bo mamy tylko 2 minuty. A sporo jeszcze skoków do wykonania. Więc nie ma tutaj za bardzo co się bawić, tylko po prostu to wykonać i mieć z tym już spokój. Coś czuję, że tego nie wykonam, cholera. Mimo takiego łatwego challenge'a troszkę za bardzo się bawiłem. O, pięknie, że takie rzeczy można właśnie niszczyć, a nie tak jak w niektórych grach odbijamy się od jakichś różnych beczek i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Znowu jedziemy. Nie no, powinno się udać. Tu mamy 3 skoki od razu. Okej, okay, jeden, drugi. I zaraz będzie trzeci, więc idealnie uda się na bank. No, jeden skok i mamy challenge zaliczony. Chociaż szkoda, że w chwili, kiedy ja wykonam challenge, już jest czas zatrzymywany, bo fajnie by było, gdybyśmy właśnie też mogli pobijać swoje rekordy ze znajomymi, czyli przykładowo ile dasz rady wycisnąć w ciągu 2 minut, nie? Musisz zdobyć 15, żeby mieć tą wygraną, ale też fajnie by było, gdyby było możliwość zdobywania większej ilości punktów, aby potem jeszcze dodatkowo można było się tutaj ścigać ze znajomymi. To myślę, że fajna by była sprawa, niestety nie pomyśleli o tym i nie ma tego w grze. Więc dobra, teraz zrobimy sobie jakąś taką szybką podróż, przetransportujemy się do kolejnego punktu, gdzie poszukamy sobie auta. Miejmy nadzieję, że będzie znacznie łatwiej niż we wcześniejszych tutaj poszukiwaniach. Gdzie to jest? Gdzieś w tych okolicy. I z tego co wiem, bo tutaj już mówili w radiu niejednokrotnie, czekajcie, przetransportuję się tutaj może, nie, ewentualnie tutaj będzie chyba bliżej. Szybka podróż jest teraz aktualnie za Freeco, więc nie ma się co o to martwić, może to wykorzystywać, kasy nie tracę. Na Bugatti pomału zbiera, nawet nie wiem, czy już nie mam wystarczająco tyle kasy, aby to Bugatti kupić, więc może w kolejnym odcinku sobie to autko właśnie zakupię już. Potestujemy, zobaczymy jak się sprawuje. Ewentualnie też kupię to auto właśnie z... Ja polecam jeden z moich widzów, bo tu też ponoć jest bardzo... Szybka alfa. Dobra, pojedziemy tutaj sobie. Jeszcze sobie mówię, kurczę, to mini jest takie fajne, że muszę w dzisiejszym odcinku pokazać jakieś listy życzeń, żeby jeszcze to mini tutaj mógł sobie pośmigać, pobawić się. Wiadomo, też jakąś jak największą różnorodność w samochodach wam pokazywać, więc gdybym grał sam, to pewnie bym jeszcze nie jedne sobie zawody grał tutaj miniaczem. Ale jak tutaj już postanowiłem, że będę pokazywał taką większą różnorodność, jeśli chodzi o samochody, czyli jedne auto na odcinek. No chyba, że akurat jest taki odcinek jak dzisiaj, gdzie pokazuję wam listę życzeń, różne inne challenge. O. Czekajcie, aż zrobimy zdjęcie. Dwa miniacze obok siebie. To będzie dosyć fajna tutaj, fajna fotka. Różne pokolenia. Jakby to powiedzieć. Syn z... A gdzie ja jestem? Aha, siedzę, dobra. Syn z dziadkiem, ewentualnie z ojcem. Nie no, z dziadkiem raczej. Dobra, ale to fajnie wygląda, masakra. Aż sobie to zdjęcie zapiszę, powiem wam. I dodam może nawet na miniaturkę, jak nie zapomnę.
Dobra, zapiszemy. Mini. Okej. I teraz z tego co wiem, to zdjęcie możemy też właśnie zuploadować sobie na tutaj serwery Forzy i potem możemy sobie obejrzeć je. Wystarczy zalogować się na xbox.com, potem też wchodzimy na stronę Forza Motorsport bodajże net i wtedy mamy możliwość sobie zdjęć obejrzenia, możemy sobie zapisać. Dobra, a my jedziemy na poszukiwania. Gdzież to może być? Aha, nie wiem czy wam mówiłem to, bo właśnie w radiu mówili mi jakie to jest auto, bodajże jest to Ferrari 250, chociaż pewności nie mam. Tutaj jakieś... Co to w ogóle jest? Nie, to chyba jest tylko dla zmyłki. Tutaj raczej auta nie ma, chociaż wolę sprawdzić z różnych stron, bo to może być jakiś wielki budynek, który gdzieś tam ma jakiś garaż, ponieważ ktoś miał za dużo kasy i auto porzucił. O, mamy coś tutaj. Co to jest? Czyżby tutaj to było? Jest, dobra, mamy bramę. Super, w końcu się udało. I czy będzie Ferrari 250, czy nie będzie? Czy mnie kłamali w radiu? Właśnie w radio mówili o zapomnianych wozach. Myślę, że to może być naprawdę coś. Tak, już widzę Ferrari. O rety! Czy to Ferrari 250 GT? Jeden z najbardziej poszukiwanych samochodów na świecie. Słyszałeś jego historię? W latach 70. w Castelletto koncertował słynny grecki wokalista. Po koncercie jego samochód nie chciał zapalić. On sam ruszył dalej, naprawa auta była zbyt skomplikowana i... Kto wie? To może być to. Ale jest w kiepskim stanie. Hej, wezmę ten bus i odprowadzę do warsztatu. Chwilę to potrwa, ale przywrócę mu dawny blask. Wtedy dam ci znać. Powiem wam też, że jeden z moich widzów właśnie podsyłał mi ostatnio pod odcinkiem linka, w którym właśnie ukazywał mi, że w Dubaju jest sporo takich zaginionych samochodów. Ja tego linka kiedyś już widziałem, nie wiem, gdzieś na wykopie, na Sadistiku czy gdzieśkolwiek indziej. I muszę wam powiedzieć, że... Ej, czekajcie. Nie, dobra, pojedziemy tutaj. To nie da się jakoś specjalnie transportować, więc weźmiemy to i wam o tym powiem. Widziałem już kiedyś tego linka, gdzieś tam, no mówię, na jakiejś stronce typu wykop, czy nie wiem, jak na Sadistiku, czy gdziekolwiek indziej. I właśnie nie do końca to jest prawda, że te samochody są zaginione, po prostu niby tam była jakaś burza piaskowa czy coś i po prostu te auta są w takim stanie, a jaki są i takich zamieci i w ogóle takich różnych burz piaskowych tam jest dosyć sporo. Więc nie wiem, ile w tym prawdy. Też często nie ufam artykułom, które po prostu nie mają jakichś dokładnych źródeł, skąd to zostało wzięte i tak dalej, bo dzisiaj wiecie, na Wikipedii nawet możecie sobie wpisać jakiekolwiek, co tam chcecie, przez kilka tam, przez jakiś czas może ta informacja wyjdzie, dopiero jeśli ktoś tego nie skoryguje, taka informacja dopiero zniknie, bo między innymi jeszcze też było głośno o tym wpisie na Wikipedii, gdzie tam chyba o mili była jakaś tam wzmianka na niemieckiej Wikipedii, że coś tam dostrał Niemcom i tak dalej. I wiecie, taką informację musi każdy wpisać. I się okazało, że dopiero potem ludzie z Wikipedii to zweryfikowali, jak się ta sprawa nagłośniła i to usunęli. Więc jak wiecie, w internecie można różne rzeczy pisać, więc warto zawsze sobie coś sprawdzić, czy faktycznie to jest autentyczne, czy nie. Bo tak jak mówię, też na początku jak widziałem pierwszy raz tego linka, to uwierzyłem w to, a potem się okazało, że... ponoć to nie jest tak, jak tutaj się... mówi. Chociaż jeśli was to interesuje, a jeszcze nie widzieliście, to dajcie znać w komentarzach, albo nawet sobie od razu mogę wam dać tego linka gdzieś tam w opisie, jak nie zapomnę. Musicie mi takie rzeczy też często przypominać, ponieważ ja o czymś mówię w odcinku, potem odcinek wrzucam po 3 dniach na kanał dopiero, na przykład, i zapominam o tym, że miałem to dać do opisu, więc jak coś tam
zapomnę, czy czegoś nie, coś tam się nie pojawi, co chciałem wrzucić, to dajcie znać w komentarzach, a wtedy wam tutaj to udostępnię. No, ja też widziałem dosyć fajny artykuł o takich porzuconych autach przez niby wojskowych. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Przez amerykańskich żołnierzy jest takie jakby jakieś takie cmentarzysko takich starych samochodów. Też to niesamowicie wygląda, aż chciałbym tam się udać, zobaczyć to wszystko na żywo i porobić jakieś fotki fajne, bo naprawdę miejsce jest klimatyczne. Już kiedyś widziałem w jakichś odcinkach takich, gdzie ludzie, youtuberzy jacyś eksplorowali różne miejsca stare, tak? Są takie osoby, które takie zainteresowania mają. Też widziałem jakieś stare właśnie samoloty gdzieś opuszczone na jakimś starym pasie lotniskowym, samochody jakieś też stare, takie powiedziałbym bardziej wojskowe, więc są takie miejsca faktycznie. Tutaj źle powiedziałem, mówiąc, że szkoda, że takich miejsc nie ma. No ale nie za bardzo sobie to można przywłaszczyć, co nie? Nie tak, na pewno nie tak łatwo jak w Forzie Horizon, że podjeżdżamy, bierzemy auto i babka z Afriko nam tutaj te auto naprawia, nie? Tutaj trzeba oczywiście... No, nawet tutaj niektóre odnajdywane samochody przeze mnie troszkę wzbudzają taki niesmak, ponieważ ona mówi, że no, ktoś ma dużo kasy i to auto porzucił. No a tak, no tylko że to auto ma właściciela i nie powinniśmy tak tego tutaj kraść. No wiadomo, to jest gra, tak? W rzeczywistości nie zdałoby to w ogóle egzaminu. No ale są takie miejsca, bez wątpienia. I też macie jakieś linki do jakichś artykułów właśnie o jakichś takich zaginionych autach, czy jakieś inne ciekawe właśnie artykuły, no zawsze się możecie podzielić ze mną jakimiś, nie wiem, wpisami na Facebooku, czy też na wiadomościach prywatnych, tutaj na... Asku też możecie mi wysłać linki, wtedy sobie zawsze poczytam jakieś, jak mam czas, informacje. Nie zawsze odpisuję, nie, na te wiadomości, ale możecie mieć świadomość, że praktycznie wszystkie wiadomości, które mi wysyłacie, czytam. Aktualnie chyba teraz będę wykonywał 15 listę życzeń i z tego co widziałem, teraz to w sumie nawet pokażę. Postępy, czekajcie, gdzie to jest? Postępy. Nie tutaj chyba. Samochody, rywale. Kurde, gdzie to było? Coś takiego jak lista życzeń. O, jest tutaj lista życzeń. I zobaczcie, tutaj mam teraz 14 na 15 rozegranych tych challenge'y. I kiedy tutaj uda mi się odblokować 15, no to jeśli uda mi się odblokować 15, to będę miał właśnie możliwość odblokowania kolejnych 15, więc kolejne się pojawią na mapie ponownie, a kolejne będą już niedługo, bo ich jest ponoć chyba 78, tak, albo 80 nawet, no nie wiem, coś w tej okolicy, więc kolejne tutaj listy życzeń będą po prostu albo wkrótce, dopiero tutaj twórcy dodadzą te rzeczy do gry, ewentualnie po prostu dopiero jak tutaj uda mi się tych 15 kolejnych zdobyć, tutaj wykonać tych challenge, to wtedy dopiero będę miał taką możliwość, tak mi się przynajmniej wydaje. I teraz tak, to auto chyba jest na dole. Trzeba jechać niestety na obkoło. Dobra, widzę autko, więc można podjechać, pobawić się. Też chyba na poziomie łatwym jest, więc tutaj problemów nam to nie powinno sprawić. Ferrari 250, tak? To jest GTO dokładnie. Więc stary klasyk. Wyścig do celu, 4 minuty mamy. Kurczę, fajnie, że takimi starymi autami też mogę tutaj właśnie się pobawić, bo nie bardzo chciałbym je kupować do wyścigu, żeby tam się ścigać w jakieś mistrzostwa takim autem. No a tutaj mam też możliwość przy okazji pokazywania wam takiego właśnie samochodu na swoim kanale. Już legendarnego, tak? Auta.
Wow. Z tego co pamiętam, właśnie w Forzie Horizon były takie wycieczki, że też nie za bardzo nie miałem uszkodzić auta, bo gdzieś mieliśmy jechać, na przykład zrobić jakieś zdjęcie. Tego aktualnie tutaj nie widziałem, ale też no mówię, dopiero 15 takich list życzeń wykonałem. 15 takich list życzeń wykonałem i mamy kolejne 15, to jest dopiero 30. No ma być tego jeszcze dwa razy więcej, co najmniej dwa razy więcej, więc... No może być ciekawie i na pewno to też w jakimś tam stopniu urozmaica rozgrywkę, ale na drugi raz jak będę tutaj bawił się w kolejnych listach życzeń, czyli tych kolejnych 15, to nie będę robił tak, że teraz muszę specjalnie jechać do tej listy życzeń, tylko jak będę w okolicy po prostu w jakichś mistrzostwach, to sobie to będę tutaj wykonywał. Dobra, może wam pokażę znowu z innej perspektywy teraz to auto. Ale muszę ci wam powiedzieć tutaj, że naprawdę steruje się nim nieźle. Fajnie trzyma się drogi, jest szybkie. No i brzmi niesamowicie, to też jest na pewno plus tego auta. I pewnie musiałem. No dalej jedź, bo tylko mnie ciulu spowolniłeś. Tutaj robię takie małe, lekkie kolizje. Mam nadzieję, że sumując te kolizje tutaj łącznie, mimo wszystko uda mi się wygrać, że nie będzie mi brakowało kilku sekund, bo bym się wkurzył, bo naprawdę dystans jest dosyć spory. Jeden z takich wyścigów, gdzie naprawdę mamy sporo czasu tutaj, 4 minuty. Wcześniej mieliśmy jakieś wyścigi na 2 minuty, na półtorej były też wyścigi, jak pamiętacie, gdzie ścigaliśmy się po prostu, znaczy ścigaliśmy się, musieliśmy robić prędkości różne, tak? Dobra, już widzę cel. Powinno się udać, tym bardziej, że mamy minutę, a pozostał niecały kilometr do mety, więc na luzie, tak faktycznie. Tutaj, jeśli gra nas informuje, że poziom trudności jest łatwy, to on jest łatwy. Jak są challenge na poziomie trudnym, to są to challenge trudne, które często trzeba pokonywać. No, trzeba kilka razy podchodzić do tych challenge. I udało się. Dostaliśmy jakiegoś achievementa? Dokładnie. Lista, lista, lista. Miejmy nadzieję, no właśnie, miałem nadzieję, że jeszcze się uda na sam koniec odcinka odblokować tutaj koło fortuny. Jeszcze raz zakręcić i odblokować, ale naprawdę cieszyłbym się niesamowicie, gdyby się udało wygrać Bugatti Veyrona, ale bym tej gotówki przeznaczył na inne auta do kolejnych odcinków. No bo jedno auto potrafi kosztować naprawdę tyle, co kilka innych mniejszych i też dobrych, równie szybkich. Bo nawet jakieś słabe auto po dobrym tuningu naprawdę potrafi jeździć dobrze, jak chociażby to Mini, które widzieliście. Wiadomo, nie ma co tych aut bezpośrednio porównywać, tak, ale zawsze to... Okej, dobra. Cisza. Tego nie chciałem, spodziewałem się czegoś lepszego, więc dobra. To by było tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W kolejnym już zagramy sobie następne mistrzostwa, gdzie najprawdopodobniej wybiorę sobie Mazdę RX-7, ale niczego nie obiecuję. Sami zobaczycie, co tam ciekawego tutaj dla was wybrałem. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!